Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Galerii Młodych Twórców. Dzisiaj mam w studiu cztery młode osoby, bardzo dynamiczne i energiczne, co już będzie słychać za chwilkę prawdopodobnie. Opowiedzcie mi, co za wystawa jest w tej chwili w Galerii Młodych Twórców? My chcieliśmy cię przywitać. Witamy. No bardzo jest nam miło. Tak. Bardzo nam miło, że możemy uczestniczyć właśnie w tym projekcie. Tak, dokładnie. I może, nie wiem, Ola? Ja? No dobrze, mogę zacząć. No chodzimy wszystkie razem do warszawskiego liceum. Tak, to może warto od tego zacząć. Do jednej klasy plastycznej. Tak. Więc dzięki naszej klasie możemy właśnie brać udział w projekcie Wolna Akademia. Z którą będziemy robić wystawę w czerwcu. I wystawa... W czerwcu 2022 roku. Tak. Bo po 5 latach też będą słuchać tego. Zobaczymy. No. Także wystawa będzie się nazywała Czy ty też tak masz? I zeszłyśmy właściwie od innego tematu zupełnie. Bo mój świat. To jest wywalczony tytuł. Tak. Wywalczony tytuł, bo na początku miało być mój świat i to jest bardzo szerokie pojęcie, więc trudno by było zrobić. Może kiczowe. Troszkę oklepane. I dlatego wyszłyśmy od tego i trafiłyśmy na temat Czy ty też tak masz? Bo to jest takie pytanie o... Uniwersalne, ale o to po prostu, co tworzy taki wewnętrzny świat każdego człowieka. No dobrze, ale to jest raczej temat na właśnie na podcast, na rozmowę, a nie na obraz chyba. Dlaczego? Dlatego nasza wystawa jest multisensoryczna i teraz ją rozciągamy na coraz więcej płaszczyzn właściwie. Dużo więcej sfer. O. Bo założyłyśmy Instagrama, na którym pytamy ludzi w ankietach, czy ty też tak masz, że... I no, kończymy jakoś to pytanie. Tak, i każdego dnia wstawiamy jakieś inne pytanie. Coraz większa publiczność się angażuje. Tak. W takich czasami przyziemnych dość pytaniach dotyczących, czy... Pijesz wodę po ogórkach na przykład. Dokładnie. Albo czy masz coś takiego, że czujesz respekt do jakiejś osoby tak zupełnie bez powodu? Bo też coś takiego jest i to jest pytanie z wczoraj i całkiem dużo osób mówi, że tak, też tak ma, więc to jest ciekawe. Mhm. A i to się odpowiada tak albo nie, czy można jakieś dłuższe wypowiedzi? Różnie. Mamy opcje tak nie w większości, ale są też, na przykład zrobiłyśmy jedno pytanie otwarte, na które można było odpowiedzieć swoimi Trzeba słowami. Było odpowiedzieć pewnie, tak, bo nie można było tak albo nie. Nie, tak. Może też nie odpowiadać. Specjalnie. I trzeba było napisać swoje ulubione słowa. Tak, bo ja się nad tym często zastanawiam, czy ludzie też tak mają, że właśnie mają swoje ulubione słowa, bo ja na przykład mam tak i lubię słowo melancholia albo skronie. I to jest bez powodu, to jest jakoś tak po prostu lubię ich brzmienie. A spotkałam się z tym, że ktoś na przykład zupełnie nie miał takiego odczucia, że miał jakieś emocjonalne podejście do słów. Mhm. Więc dlatego mnie to zastanowiło. Jest takie słowo rozśmieszające, które rozładowuje często atmosferę, to już sprawdzone przez psychologów, bąbelki. Można tego słowa powiedzieć, jak się jest złym. Ja słyszałam, tak, że właśnie. Nie można w kim. W złych emocjach tego nie da się powiedzieć. Tak. Jest dużo słów, które są czasami nie mają znaczenia. My im nadajemy, my tworzymy ich znaczenie, czy to są neologizmy, czy po prostu wynikające z toku rozmowy, jak na przykład u nas takie włoskie, szerokie słowa. Czy skrzywiłabyś się, jakbyś usłyszała w obcym języku słowo pacha? Nie, ale po naszemu się skrzywiłeś. Prawda, ale na przykład pajloba czy fitaja, które są tak, słowa, które dla innych nic nie znaczą, a dla nas są... Używane w codziennym języku. I to jest też ten element naszego świata. Ale wracając do Instagrama. No właśnie, skąd się wziął ten pomysł na Instagrama? Bo to, no, wy się pewnie posługujecie na co dzień, tak? Instagramem, każdy ma swoje konto, tak? No tak, tak. I po prostu chciałyśmy przez to nawiązać interakcje z odbiorcami, żeby to nie było, żeby nasze wystawa nie była takim jednostronnym
monologiem. Tak, tylko żeby tak zaangażować odbiorcę i szczególnie, że to jest taki temat, który tego odbiorcy potrzebuje. I właśnie chciałyśmy, żeby to tak jakoś zaczęło z obu stron był kontakt i ten kontakt łapiemy pomału. Wiadomo, że początki są trudne, ale jakoś to idzie. A to co będzie wystawiane w takim razie? Obrazy i teksty? Czy będziemy działać na różnych płaszczyznach i pomysłem są właśnie wykorzystanie sufitu, wykorzystanie może ścian. Ja powiem najpierw, dobra, że łączymy sztuki plastyczne, literaturę jakby, znaczy słowo, bo będą teksty i muzykę. No. Także tak. To tak, żeby podzielić na kategorie. A skąd ta muzyka będzie? Muzyka. Ja się zajmuję muzyką. Ja nagrywam swoje piosenki, aha, śpiewam. I tak chciałabym zrobić takie tło, które tło muzyczne, które będzie zapętlone. Coś takiego bardziej, co nie będzie dominowało, ale pomagało w odbiorze tych wizualnych rzeczy. Żeby to było takie, jakby to powiedzieć, sensualne, tak, żeby to było atmosferę takie, wprowadzić, tak? Taką jakąś atmosferę i chciałam zrobić, żeby głównym instrumentem była kalimba. Ona ma świetny... Jakie jest brzmienie kalimby? Januszka cię nigdy nie spotkałam. O, mogę zagrać. Dobrze, Zosia, zademonstruję. Właśnie chciałyśmy... To taki mały instrument. Mały instrument. Wchodząc do tej sali, żeby poczuć ten klimat, jakby się wchodziło do innego świata. Taki oniryzm, trochę przeplatanie naszych snów, sensualizm zmysłów, synkretyzm, połączenie różnych form. Chciałybyśmy, żeby właśnie wystawa dała odpowiedź. Też tym będą się jakby charakteryzowały nasze prace. Nie będą dopieszczone, realistyczne, ani przypominające fotografie, ale właśnie takie bardzo ekspresyjne, trochę rozmglone, jak senne mary, coś w tym surrealistyczne, żeby to było delikatnie ciekawsze niż wchodzenie do galerii i traktowanie obrazu, który widzimy przed sobą jako świętość, jako... Tak, jak w muzeum na przykład jest. Coś takiego się buduje w muzeum, to uczucie, że taki no nie ma tak. Nawet taki człowiek boi się podejść do tego obrazu często, mimo że nie ma żadnych jakichś barierek rozstawionych czy coś, to często jest coś takiego, że odbiorca musi zachować dystans do tej sztuki, a my chcemy właśnie to przełamać, żeby po prostu ludzie się angażowali w to. Tak, żeby nasza wystawa nie była taka teoretyczna, że zadajemy pytanie, czy ty też tak masz, ale nie oczekujemy odpowiedzi. Tak, tylko rzeczywiście, żeby zaangażować ludzi w to. Bo to jest coś, co dotyczy nas wszystkich, nie tylko artystów, którzy tworzą tą wystawę, tylko normalnych, nazwijmy to, ludzi, tak? Bo też nie jesteśmy artystkami jeszcze, Jesteśmy początkujące, tak. Chcemy pokazać nasz taki mały świat, mały nasz świat, który każdy ma gdzieś w sobie, który każdy ma inną formę, inne wykorzystanie też różnych doświadczeń, które nas kształtują, czy po prostu właśnie zadawanie takich pytań, na które czasem nie ma odpowiedzi, ale na których można coś zauważyć. Można po prostu doświadczyć odpowiedzi niewerbalnej. Tak, no to może Zosia przedstaw nam kalimbę. No właśnie, posłuchajmy, kalimba, może się uda. Jak brzmi kalimba? Ona taka cichutka. Cichutka, ale właśnie ona będzie budowała ten klimat. Aha. I do tego jakieś takie trochę wokalizacji, trochę gdzieś tam, żeby było tekstu, ale generalnie, żeby to nie był utwór jak piosenka, zwrotka, refren, zwrotka, tylko żeby to było takie, jak te nasze właśnie malarskie formy, żeby to było takie zamglone, takie akwarelowe, takie, że tak powiem. Takie niedopowiedziane, trochę żeby puszczone. Trochę puszczone, tak, z napięciami. Mówić na akademii. Tak. Że to w ogóle kojarzy z jakimś przejściem w filmie do retrospekcji, z takim delikatnym cofnięciem się i zapomnieniem. Autorefleksja taka. Piękna. Czyli wystawa kiedy ma się zacząć? W czerwcu? W czerwcu dokładnie, jeszcze nie mamy sprecyzowanej daty, ale jest ogólnie, plany są na czerwiec. Tak, czyli nie pracujemy nad wystawą od listopada. Tak, więc... my już zaczęłyśmy przygotowania cały, no bo to nie jest takie hop-siów, jakby się mogło wydawać. Tu jest
w ogóle, żeby ustalić pomysł i co dokładnie miało się znaleźć na tej wystawie, co ma się znaleźć na tej wystawie, to naprawdę chyba ten proces cały myślowy zajął chyba, myślę, że zajmie najwięcej, bo jesteśmy teraz w trakcie tworzenia i to idzie chyba całkiem sprawnie, tak mi też się wydaje. Samo tworzenie już z górki, wymyślanie. Tak. Logistycznie było też już trudno. Już powoli zaczynam sobie wyobrażać, tak? Wchodzimy na salę, gdzie jest właśnie słychać taką muzykę, która jest zapętlona. No ale co, jest ciemno czy jasno? Obrazy wiszą na ścianach. Są podświetlone materiały, płótna. Tutaj mamy pewną nowość, że tak można powiedzieć, że to nie będą takie zwykłe obrazy na ścianach, tylko to będzie coś większego i nie będziemy się ograniczać tylko do ścian. Logistycznie musiałyśmy też pokombinować, bo to będzie 12 metrów materiału powieszone, więc... Tak, każda z nas ma swoją część i każda z nas na swojej części tego płótna realizuje jakieś swoje założenia. Ja na przykład robię świat, który wymyślałam i wymyślam taki trochę świat wyobraźni. Jakby moim przewodnim pytaniem jest, czy ty też tak masz, że twoje życie jest baśnią? I ilustruję tam wszelkie jakieś postacie, które kiedykolwiek wymyśliłam, albo jakieś fantastyczne zwierzęta, które wymyślałam, jak byłam młodsza. No, także na tym się skupiam. Albo jakieś historie, które powstają nawet teraz. Jakieś historie, które powstają teraz w połączeniu z rzeczywistością. Mhm. Tak. I każda z was ma taką działkę, tak? Tak, każda. To Ola, ty czym w takim razie? Ja sobie wziąłam na warsztat światło i cień, ogólnie ten świat światła i cienia, bo ja bardzo zauważyłam, że lubię kształty, które się pojawiają, jak jest taki słoneczny dzień i na przykład korony drzew rzucają piękne cienie i ja po prostu jestem w tym zakochana i uwielbiam to i chciałam się może zapytać tak odbiorcy, czy też dostrzega takie rzeczy, czy ja jestem jedyna, czy jednak jest jakieś szersze grono osób, które po prostu ma tak samo jak ja i że nie jestem tutaj jakimś wyjątkiem, więc no, to są jakieś sceny po prostu z ulicy, z miejsc, w których bywa każdy i po prostu zwrócenie uwagi na to światło i cień. Mhm. No dobrze, no to mój pas będzie opowiadał o miejscach, które codziennie spotykam, miejsca, które wiążą się z moim miastem, w którym mieszkam i które ja zapamiętałam, ale nie widzę ich i moje postrzeganie skupia się na kompletnie czymś innym niż widzi człowiek. To jest coś innego niż codzienna sytuacja. U mnie będzie wykorzystanie materiałów różnych, które dostałam od mojej krawcowej z miasta i one są wykorzystane wtórnie, takie zero waste. Tak. I chciałam pokazać inne postrzeganie na świat, które czasami osoba po prostu nie zwraca na miejsce, jakby obserwuje miejsce, widzi realność tego miejsca, ale pomimo to widzi coś kompletnie innego, kompletnie na czym innym się skupia, postrzega totalnie inną sytuację niż ma miejsce i chciałam się skupić na takim synkretycznym pokazaniu, czym są miejsca, czym są pejzaże, czym są takie codzienne miejsca, w których wiele z nas osób przebywa. Mhm. I czwarty? U mnie sprawa wygląda trochę inaczej. Moja praca będzie w innej formie delikatnej niż dziewczyn, ale to przekonamy się, jak to będzie wyglądało w dniu końcowym. Nie chcę zrazić za dużo. Może ktoś przyjdzie. Ja byłam trochę dzieckiem, zacznijmy od tego, że najdłużej myślałam nad swoim tematem i miałam z tym największy problem. Dziewczyny dość szybko wpadły na to, co tam się będzie działo, bo mają bardzo twórcze umysły. Ty też, Milena. Nie umniejszaj sobie. Troszkę się tam jakby biłam z myślami, bo mam problem z perfekcjonizmem i możemy kiedyś zapytać naszych odbiorców, czy też mają problem z perfekcjonizmem i z dopieszczaniem wszystkiego, co się znajduje dookoła nich. I w końcu poszłam w coś, co naprawdę jakby jest mi bliskie i dochodziłam powoli do mojej koncepcji.
Jakby to powiedzieć, byłam dzieckiem, które naprawdę lubiło klimaty wymyślonych kreatur, a przetrwania takich bardzo ekstremalnych warunków. Dużo się najeździłam po lasach, przeżyłam w dziwnych miejscach i bardzo mi się podobały zawsze różnego rodzaju gryfy albo hybrydy zwierząt. I postaram się osadzić takie niecodzienne kreatury w bardzo normalnym środowisku, w klasycznym pejzażu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Mhm. A na razie możemy śledzić waszego Instagrama, który tworzycie wspólnie, tak? Cztery. I codziennie ktoś inny coś tam od was, tak? To proponuje? Różnie w sumie. Po prostu kto ma pomysł, ten coś wrzuca. To pierwszy bardzo aktualny i personalny, taki bezpośredni kontekst z głównie. Czyli nie ma spotkania redakcyjnego i nie ustalacie tematów na przyszły tydzień? Wszystko przychodzi tak spontanicznie. W trakcie lekcji najczęściej. W wolnej chwili, czy w autobusie. Te pytania podsuwają nam często osoby po prostu z naszego otoczenia, nawet nieświadomie. W ogóle to praktycznie cały czas tak jest. Wczoraj była rozmowa o żółtych śliwkach. Się pojawiło pytanie o żółte śliwki. Także... A na przykład przed chwilą przecież wpadłyśmy całkowicie spontanicznie na pewną koncepcję i wchodzi pytanie, zastanawiamy się, czy inni też tak mają. No tak, dokładnie. To jest nasze założenie, żeby... To jak znaleźć tego Instagrama? Wpisujemy, czy ty też tak masz. I to jest wystawa. Ze znakiem zapytania? Małpa, czy ty też tak masz, bez polskich znaków. Tak. I bez przerw. Bez przerw. Znaku zapytania. Tak. I się wyświetli. Tak, i oczywiście informacja o wystawie też będzie, tak? Oczywiście. Wstawimy. Wszystko z przygotowań też mamy z kulisów, jakby powstawania. Kulisy, relacje, różne Tak, są różne ciekawe zdjęcia. I ja chciałam dodać, że warto śledzić i warto odpowiadać w naszych ankietach, bo będziemy to podsumowywać właśnie realnie na naszej wystawie. Może nie powiemy, w jaki sposób. Będzie niespodzianka. Ale tak, niech coś się stanie tutaj niespodzianką, żeby... Tak, zachęcić. Zachęcić. I zapraszamy oczywiście. Będzie nam bardzo miło, jeśli państwo... Przyjdą tłumy. Tak. Jakoś się zmieścimy. Najwyżej będą dwie tury i dwa wernisaże. O. Nie, na pewno nie będzie, nie będzie problemu. No jak usłyszałem o tej waszej wystawie, to od razu pomyślałem, żeby z wami ją przejść. To znaczy, żeby każda z was mogła opowiedzieć o swojej części już na wystawie. I żeby tego można było potem słuchać w trakcie wystawy. Może nie być takiej potrzeby, ponieważ do każdego obrazu będzie osobno redagowany tekst. Tak. To jest kolejna... Co innego usłyszeć od autora, na a co innego czytać z tekstu. Oczywiście. Na pewno wszystkie się pojawimy i będzie można z nami rozmawiać. Będziemy odpowiadać na pytania, które bardzo chętnie będziemy opowiadać o naszym procesie twórczym, o no może trochę trudnościach, ale też zabawie jako... Bo trudności też były. Tak, to nie ale... tak, że tutaj wszystko kolorowo. Ale też i o zabawie, o tym, jak spędziłyśmy ten czas tworząc bardzo wystawę. Bardzo intensywne, bo jesteśmy, chciałam powiedzieć, przed maturą. Przed zdawaniem na akademię, więc ten czas jest bardzo intensywny dla nas wszystkich. Stres też jest coraz większy z każdym dniem, bo jednak te straszne dni przed nami. Też aczkolwiek... nasze oczekiwania robią swoje, jednak wszystko jest w naszej głowie. O tym będzie też mówiła wystawa. Świetnie, to zapraszamy w takim razie i ja się już też zapisuję, żeby z wami przejść tą wystawę i nagrać kolejne odcinki. Dziękuję za wizytę w studiu. Do zobaczenia. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info.